Dzisiaj palimy kawę z Brazylii dla piekarni Lubaszka. Wsypujemy kawę do bębna. I od tego momentu czekamy aż do punktu, kiedy te ziarna zaczną rosnąć z temperaturą. Pestki podlegają wpływu temperatur i przychodzą wszystkie możliwe etapy od suszenia, karamelizacji i rozwoju, czyli to są takie podstawowe trzy etapy, gdzie my jesteśmy w stanie powpływać na smak końcowy. I w momencie, kiedy następuje tak zwany krak, ona już zmienia kolor bardzo aktywnie i finalnie się robi taką kawą, którą wszyscy widzimy, czyli w tym kolorze brązowo-czekoladowym, pięknym, apetycznym. My musimy obniżyć temperaturę kawy, która wysypuje się przy tych 215 stopniach i musimy przerwać wszystkie możliwe procesy w niej, jeżeli chodzi o wpływ temperatur. Warto pić kawy wszędzie, doświadczać to, szczególnie w Lubaszce, bo skupili się na produkcie bardzo dobrej jakości i teraz mamy tą współpracę, która pozwala nam zmieniać coś, pozwala nam rozwijać ten rynek, rozwijać też Lubaszkę, rozwijać smak, edukować ludzi, pomagać też. I no, to wygląda jak, że trochę w swój sposób zmieniamy świat na lepszy. 3-0 mili procentach, ale zawsze coś.